Witajcie, dzisiaj będzie nietypowy odcinek, jakby kontynuacja tego nieszczęsnego układu śledzenia. Przełączam. Mamy tą płytę w sumie wadliwą, Kate Melue, ale tak jak już wcześniej mówiłem, różne układy ewoluują i wiecie, że były CDM0 i tak dalej, to się wszystko potem rozwijało. Jednym z takich momentów ewaluacji jest właśnie ten napęd WAM1201. I po co został wymyślony? Ja się często zastanawiam, dlaczego inżynierowie dalej myślą, skoro mają coś doskonałego, takiego jak my uważamy, że CDM0 czy CDM1, 2, 3, 4 to doskonałe napędy. Ja chciałem tylko pokazać tutaj na przykładzie, że różne firmy stosowały różne rozwiązania, bo i był NEC, i był Sharp, Sanyo. Nawet niewielu z Was wie, ale była też Audio-Technika, której głowicę też czasami pokazuję na różnych filmach wideo na Facebooku czy gdzieś tam gdzieś indziej. Ale nie o tym ten odcinek. Chciałem Wam pokazać, jak bardzo odporny na różnego typu nierówności jest napęd WAM1201. Jedziemy sobie płytą. On już jest na ścieżce, jest cisza absolutna, nic nie jeździ, silnik karetki stoi w miejscu. Nie tak jak w Toshibie XRZ70, jeździ góra, dół, do tyłu, do przodu, buja się. Pojadę na sam koniec. Nie wiem, czy widzicie, silnik stoi w miejscu. Ta płyta ma spore bicie, wiele napędów poprawnie zestrojonych. Chodzi aż cało tak na boki. O. Pokazywałem Wam na poprzednim odcinku. Ale że robiłem akurat takiego Technicsa, które Wy zawsze mówicie, że to jest audiofilskie powietrze i że to jest byle co. Ja jeszcze tylko woli wyjaśnienia, dlaczego do końca nigdy nie będę uważał, że to nie jest byle co. Tutaj mamy diodę nadawczo-odbiorczą, bo tutaj są jakby dwa podzespoły razem. Ale wiecie, jaka krótka droga sygnału jest stąd do wzmacniacza pod spód. Tam pod spodem jest przetwornik cyfrowo-analogowy, cały tor odczytu. Wszystko znajduje się tam tak naprawdę. Cały odtwarzacz jest tu pod tym napędem schowany. Tutaj można by było tą taśmą wyjść już, znaczy tutaj wychodzą sygnały audio. One wchodzą tutaj na wzmacniacz operacyjny i wychodzą tylko na samym końcu. Natomiast tą taśmą również w wysokiej klasy modelach tej firmy wychodzi sygnał cyfrowy, gdzie DAC jest jakby na tej płycie schowany. Natomiast w tych niższych modelach ja to nazywam unifikacja, powodowała, że wszystko robiono właśnie po to, żeby zamknąć to w jak najmniejszej ilości miejsc. Firma Technics dla mnie była liderem, jeżeli chodzi o unifikację różnego rodzaju. Ja Wam pokażę dlaczego. Tutaj widać pewne moje modyfikacje, a dokładnie nie moje. Modyfikacje firmy Technics. Proszę zobaczyć, że można uposażyć tańszy model w elementy od modelu droższego i zamknąć je jakby w tej obudowie. Pewnie, że nie pójdziemy bardzo daleko, ale możemy sobie uzbroić tą płytę właśnie w dodatkowy stabilizator dla... Nie pamiętam teraz jakiego toru, ale ja to już dawno robiłem i teraz czasami robię tak, że otwieram odtwarzacz, który mam zrobiony, podnoszę płytę i oglądam. Ale analizowałem cały ten schemat. Gdzieś opisałem go na pewno na naszej grupie facebookowej. Co dalej? Na pewno jest to dość ciekawe, bo zmieniają się znacznie parametry. Tutaj widać nawet o takie tańsze kondensatory wstawiłem sobie w filtr. Tu nie ma jakichś specjalnie dużych modyfikacji. Po prostu zrobiłem odtwarzacz tak, żeby on sobie działał. Jest to zrobione według schematu 580. I to tyle.
w tym odcinku jako jakieś tam przemyślenia na temat budowy i działania. Do zobaczenia i do usłyszenia. Jak macie jakieś pytania, to w komentarzach albo na Facebooku, albo na kanale YouTube. Pozdrawiam Was, hej.